Witamy Państwa ponownie w programie Lokal 42200. No, ostatnio żeśmy byli więcej niż tydzień temu, nie? Tak, bardzo się sporo wydarzyło. Tu mamy wiele ciekawych wątków do poruszenia, więc ruszajmy. Ruszajmy. Nasz wesoły autobus niech rusza. Jednak będzie w Częstochowie czterech wiceprezydentów. Tak, gdyż jakimś innym sposobem się liczy ilość mieszkańców, jeśli chodzi o radnych, a inaczej, jeśli chodzi o ilość wiceprezydentów. Więc mamy czterech. Jednym z nich jest już były radny Łukasz Pabiś z Koalicji Obywatelskiej, lat 35, jeśli dobrze kojarzę. No więc to w sumie Lewica obroniła większość w tym prezydium prezydenckim. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No powiem Ci, że tak jestem pozytywnie tutaj, tak zaskoczony, bo no wydawało się, że pan wiceprezydent Stefaniak odejdzie, a on jednak jest to dobrze postrzegany przez środowisko oświatowe. Przynajmniej takie głosy do mnie docierają, że to jest osoba, która nie jest wojownicza, jakaś lewicowo nastawiona ideologicznie, tylko realizuje po prostu swoją robotę, robi. Więc jest pozytywne, że zostanie pan Stefaniak. Natomiast jestem zaskoczony tym, że no, Lewica, która właściwie poniosła, no trzeba nazwać rzeczy po imieniu, sromotną klęskę. Nie aż taką sromotną, Sromotną, bo połowę, skoro tracą połowę stanu posiadania, to jest to sromotna klęska. Oni po prostu rządzą dlatego, że ludzie, że nakręcili kampanię antypisową. I tylko dlatego rządzą i ludzie się po prostu w to wpisali, tak jak Tusk wygrał na kampanii antypisowej. Oczywiście no PiS tam swoje tam dołożył, nie? Ale już abstrahując od tego, to jednak na negatywnym przekazie Tusk doszedł do władzy. I tak samo tutaj, no, na negatywnym przekazie. I ludzie woleli, wiesz, przecież nawet i w komentarzach, tak jak tam patrzyliśmy, to wiele osób pisało tak, że no nie są w ogóle za Matyjaszczykiem, ale zagłosują na niego, żeby tylko PiS-ora nie wygrała, nie? No i dlatego. Więc moim zdaniem jest to sromotna klęska. A mimo to mają trzech wiceprezydentów. Marszałek zostaje, który właściwie wydawał się do odstrzelenia od razu, no bo przecież on jest tu związany z bardzo takimi negatywnymi... No, od kiedy podwładny wywali szefa? No przecież spójrzmy logicznie. Wiesz, tajemnicą Poliszynela jest, że za wszystkie tam sznurki właśnie pociąga wiceprezydent marszałek. No takiej pewności nie mamy, kraczą wrony. Z kilku już miejsc informacje tak Słyszałem, więc no, jak mówię, no to no, myślę, że to by nie było takie w tym wypadku proste, prawda? Natomiast wiesz, no jestem zaskoczony, że Platforma tak... Właściwie Platforma, moim zdaniem, tutaj licytowała bardzo, bardzo słabo. Ale zwróćmy uwagę, że wiceprezydent Pabiś jest wychowankiem poseł, już minister Izabeli Leszczyny. Przez wiele lat pracował w jej biurze poselskim, był też dyrektorem, więc a ona jako jedyna oficjalnie z Platformy poparła tak tam na konferencji na Placu Biegańskiego prezydenta Matyjaszczyka. No więc to też nie jest dzisiaj przypadkowe. Z tego, co słyszałem, tam jakieś też tam informacje były, to za jakiś czas właśnie wiceprezydent Pabiś ma również objąć funkcję, czyli te czynności związane z edukacją, nie? Mhm. Więc patrzyłem tam dzisiaj, to tam nie było jakichś tam takich oficjalnych informacji, ale tam takie krążyły tam chyba też wyborczej czy gdzieś, jeśli dobrze kojarzę, więc no póki co się tym nie zajmuje, tylko tam między innymi tutaj Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydział Geodezji i Kartografii, czyli takie rzeczy no, przestrzenne, nie? Też związane z jakąś tam estetyką społeczną. Ale zobaczymy, co będzie dalej. No.
No bo wiesz, ja sobie myślę tak, że skoro wchodzimy w jakąś umowę i ty na przykład beze mnie nie możesz nic, prawda? No to ja wtedy podbijam stawkę, nie? I mówię, słuchaj, no jak mamy mieć 4 wiceprezydentów, no to 2 dla mnie. No, no tak by na logikę składa. A tutaj wystarczył im jeden i przewodniczący. No i tak wspomniałeś, no mnie się wydaje, że jednak pani Leszczyna tutaj swoją osobą... Bo oni chcieli spokój przed eurowyborami przede wszystkim, według mnie. A po drugie, no żeby PiS-u tymi konfliktami nie wzmacniać. Tak, no właśnie, no, to chyba tutaj dała sygnał, że... Zresztą duże pieniądze lubią ciszę przecież, wiadomo, no nie? Więc tam też nie chodzi, żeby tam teraz szaty rozdzierali. No, no to przyjdzie czas, jak już się skoczą eurowybory, jak tak, już okrzepnie wszystko. Może wtedy podbiją, nie? Tak, to myślę, no, tam, że... Tam rządze ludzkie tak łatwo nie są ujarzmiane przez wszystkich, więc sądzę, że tam się jeszcze tam może wiele ciekawych rzeczy wydarzyć. Może jakiś kolejny wątek, może teraz taki bardziej drogowy. Dzisiaj otwarto wylot czy przedłużenie Korfantego do ulicy Bugajskiej. A my sobie tam jedziemy w tamtym kierunku. Tak, jest to niewątpliwie to lepsza droga na Olsztyn, nie? Ale też, wiesz, ja dzisiaj byłem bardzo zaskoczony, nie wiem od jakiego czasu to jest, ale tam wrzuciłem też materiał, nie? Taki na szybko nakręcony telefonem. A tak, asfalt, no, właśnie. No właśnie, a przecież to ta technologia miała być skandynawska, a oni już tam, nie, jestem zaskoczony, wiesz, że oni już muszą to, wiesz, zbierać, położony niedawno asfalt nowy, i no, będą musieli kłaść następną warstwę, nie? No, jest to takie zaskakujące, no ale nie dziwmy się, jak robiono szybko, żeby tylko zdążyć z terminem, przecież mróz był wtedy, nie? No, już 7 miesięcy stał plac budowy pusty po zerwaniu, no. Bo znowu z Nowak Mosty tam... Już a się... potem biegiem wszystko. No, tam było słynne Forum Romanum, kultura antyczna kwitła, prawda, więc... Powiedzcie, że to trochę szkoda, że nie mamy tego antyku, tak fajnie to wygląda. Była już szansa, że lewica nam tutaj zabytki jakoś stworzyła, a tu znowu nie ma. No. Znowu nie ma, z tymi zabytkami jest to problem w naszym mieście. No. Właśnie. Niestety miasto zabytków nie rewitalizuje. Tu jest stare miasto, wygląda jak wygląda. Jedyna nadzieja w prywatnych przedsiębiorcach, tam państwo Nicerowie, no tą willę generała, bodajże to jest chyba tak. Tam, gdzie mają teraz swoją siedzibę, bardzo ładnie odrestaurowali, pięknie wygląda. No ale niestety miasto w tym wypadku nie spełnia swojej funkcji. Już w Łodzi istnieje piękny, wspaniały program rewitalizacji zabytków, nie? A u nas się oczywiście nie da. Tak się zastanawiam, dlaczego. No. Może dlatego, że miasto no, nie dostawało pieniędzy od rządu. 8 lat rządził PiS i nie dało ani złotówki, nie? To... No, nic nie dali. No, nic nie dali. Nic nie dali. Te drogi musieli robić... No, to radni sami te drogi robili. Tak, no musieli zabiegać o te pieniądze skądś tam i musieli... No ja ich podziwiam, bo to naprawdę koszta były wielkie. Nic nie dostali od rządu, więc musieli zabiegać, no naprawdę ciężką robotę wykonali. Chwała im za to, że jednak dokończyli te drogi. I może dlatego, to z tego to wynika. Albo dlatego, że nawet w ogóle wniosków jakieś dofinansowania nie składali na rewitalizację. Albo składali i odrzucili, no bo oni są z lewicy, nie? Albo PiS i tak dalej. No. No ale teraz ma być lepsza Częstochowa, więc mamy nadzieję, że jednak to się wszystko teraz zmieni. Poza tym, no, Polską teraz rządzą zupełnie inni ludzie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz władze naszego miasta powiedziały, że nie ma pieniędzy. No oczywiście, teraz to już... Teraz to już nie ma wytłumaczenia. Nie ma. Koledzy są, koledzy rządzą, więc tu pieniążki bardzo prosimy do Częstochowy. Niech tutaj się pięknie dzieje, no nie? No tak. Startuje do Europarlamentu przedstawiciel Lewicy. Maciej Konieczny. No właśnie, ty byłeś na tym briefingu. Co mnie tam najbardziej poruszyło, to wspomniał o naszym dworcu głównym, no PKP, że dworzec powinien być zachowany, odrestaurowany, bo to w nim duży potencjał i z tego się cieszę. Mam nadzieję, że wiele osób się cieszy, bo rzeczywiście to miejsce powinno być odnowione. Tam się przydała jakaś porządna kawiarnia, jakiś sklep, prawda, jakieś tam
no coś, co by tam ludzi przyciągało. No. Przecież palmiarnia czy papugarnia. Przecież... Poporus, bardzo fajna papugarnia. U nas była w Częstochowie papugarnia, a już nie ma. No. Przecież jak się tam po prostu pochodzi po tym dworcu, to naprawdę on ma potencjał moim zdaniem. No, jest przestrzenny. W ogóle bryła jest bardzo fajna, taka naprawdę zachowująca jeszcze klimat lat 90., więc to no, warto też wziąć to pod uwagę. I teraz tylko no, pomysł jakiś. No. W dobrym miejscu. Przecież to jest centrum ścisłe miasta. Temat kolejny. No marsze. Marsz Różowej Wstążki i Marsz dla Życia i Rodziny. Ostatnio mieliśmy i Boże Ciało, więc trzy takie wydarzenia. Proszę Państwa, teraz wspomnimy też o nich. Bo to są takie bardzo no, miłe wydarzenia. No, na marszu nie było aż tak wiele ludzi, ale za to filmik z marszu wystrzelił w kosmos, powiem szczerze. No, ja jestem w szoku, bo... 8 tysięcy reakcji, setki komentarzy, ponad 1000. Nie no, to do lajków chyba jest 10, nie? Tysięcy. Nie, tam ponad 8 tysięcy. Tak? To coś w ludziach to dotknęło, nie? Jakieś takie nuty takiego pragnienia, takiego właśnie, nie wiem, życia, radości, właśnie. Co roku wrzucamy materiał z marszu, ale tak sobie tam ten materiał był, nie? No to tak. A w tym roku naprawdę poszło tak samo materiał z Bożego Ciała. Też jestem w szoku, bo przecież też miał parę lajków, zawsze co roku wrzucamy. Tym razem może przez tą psychodeliczną muzę, którą rzuciłem. A taka trochę nie pasowała. A co ciekawe, tam się pojawił jeden komentarz pana Adama Tradawiaka, który nam zarzucił, że specjalnie pokazywano, że jest mało ludzi, jest manipulacja. Tak? No my, manipulacja, pierwsze, my katolicy i byśmy pokazywali, że mało ludzi, no bez Ale wiesz co, ale to nawet dobrze o nas świadczy, dlatego że, no, jedni mówią o nas, że jesteśmy pisiory, inni, że lewacy, tak. Więc chyba dobrze robimy, nie? Bo każdy inaczej o nas myśli. Ale panie Adamie i wszyscy państwo, absolutnie żadna manipulacja. No po prostu, a bardzo dużo ludzi było przecież na... Ale mówisz o marszu? Nie, nie. Mówię o procesie. No to tam jest pokazane, że bardzo dużo ludzi było przecież. No, to na placu Biegańskiego objechałem kamerą, przecież to widać było bardzo dobrze. No ale no, ludzie różnie reagują emocjonalnie, wiesz, na różne kwestie. Staramy się naprawdę uczciwie pokazać, a tym bardziej, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, więc tym bardziej tego typu materiał jest nam bliski, prawda, sercu. Oczywiście, no. Oczywiście. No i jeszcze z marszem, z tymi trzema wydarzeniami, ja bym jeszcze dorzucił tutaj piękny finał konkursu Sankta Maria. Nie wszyscy Państwo pewnie wiecie, że w Częstochowie od 18 lat odbywa się wyjątkowy konkurs twórczości maryjnej. I co roku wpływają no, setki, a nawet tysiące prac z całego świata młodych ludzi. To są kategorie przedszkola, szkoły podstawowe, średnie. No, i powiem Ci, że no, fantastyczne prace plastyczne. No, w tym roku wpłynęło ponad 2000 prac plastycznych i około chyba 380 utworów muzycznych. No i no więc to jest coś niesamowitego. No i był finał. Właśnie w Dzień Matki był finał. Tak samo jak to był ten sam czas co marsz, prawda? Dlatego ja realizowałem jedno wydarzenie, a ty byłeś na drugim, bo mieliśmy patronat medialny. I powiem Ci, Piotrze, że realizując materiał właśnie na Jasnej Górze, był ten finał, to czułem się jak w niebie. Mówisz? Naprawdę. Przeżyłem to bardzo mocno. Myślę, że ludzie również. Scenografia w ogóle była, nawiązywała do Edenu. Więc no to jeszcze potęgowało całe te wydarzenie. No, dzieci i młodzież, wysoki poziom. Przepiękne wydarzenie. Także
zachęcamy Państwa w przyszłym roku. Sankta Maria. Warto zapamiętać ten konkurs, a może ktoś z Państwa ma uzdolnione dzieci, czy może nas słuchają nauczyciele, wychowawcy, nie? To zachęcamy do wzięcia udziału w tym międzynarodowym wydarzeniu, naprawdę wysokiej klasy. Był u nas w mieście Patryk Jaki. To taka, taka przeciwwaga dla pana Koniecznego, chociaż pierwszy był właśnie Patryk Jaki, a później pan Konieczny. No więc... I to był taki trochę... Patryk Jaki tak trochę tak też kabaretowo lekko tak improwizował. Wiesz co, powiem ci, że on mnie trochę zaskoczył, bo jak się go ogląda na YouTubie, to ja myślałem, że on jest taki zacięty, nie? Taki ostry, zacięty. A on się okazał bardzo taki właśnie luzacki gość, no taki... Może nie luzacki, ale no, z poczuciem humoru, nie? Oczywiście tam gruntowna krytyka przeciwników politycznych. No taki... Taki klimat jest wojskie, prawicowe. Typowy wiec wyborczy. No ale tam właśnie ciekawe rzeczy mówił o tym, co się w Europie dzieje, bo dzisiaj mamy taką wiedzę. Strona tak zwanej uśmiechniętej Polski, bo są różne nazwy oczywiście. Uśmiechnięta Polska, czyli obecna ekipa rządząca. Przedtem było państwo PiS, nie? A teraz jest już uśmiechnięta Polska, czyli nie ma naszej wspólnej Polski, tylko jest albo państwo PiS, albo uśmiechnięta Polska, no i takie tam dzieci nada. No to właśnie ze strony tej właśnie liberalno-lewicowej to słyszymy, że to są przyjaciele, że w ogóle bez Unii Europejskiej koniec, my nie istniejemy, nie? Polski nie ma bez Unii Europejskiej. No takie można odnieść wrażenie z wypowiedzi właśnie tych polityków liberalno-lewicowych. No a Patryk Jaki zupełnie inaczej sprawę przedstawia. Że tam twardo wszyscy walczą o swoje interesy. Niemcy o swoje, Francuzi o swoje. Nie ma zmiłuj się. Też mu pokazywał, że mimo wielkich nakładów Unii Europejskiej emisja CO2 wciąż rośnie. No właśnie, prawda? To jest ciekawe. Poza tym tam wypowiadał się jeden z chemików, przedstawił się, że jest chemikiem i mówi, że dwutlenek węgla nie jest w ogóle gazem cieplarnianym. A tu nie będziemy już zgłębiać kwestii naukowych. A teraz tu wjechaliśmy na Kucelin. Tak. Jesteśmy na rondzie Regana. Kiedy tutaj ten most surchowy będzie wreszcie naprawiony, żeby tu mogły te tabory nowoczesne przyjeżdżać? Tutaj ten stary tabor cały czas kursuje. No, ja myślę... Ale też się zbliżamy do RFG, nasz kolejny temat, bo teraz... Były wiceprezydent miasta Podgrzybowski jest szefem radnej Moniki Pochoreckiej. Tak? No to jest... To wiesz, ponieważ no, tutaj Jurajski Agrofresh Park to jest spółka córka RFG i Piotr Grzybowski został szefem właśnie tego RFG, więc jakby tutaj stosunek podwładności jest taki, że jest jej szefem. Koniec no, świata. Co się porobiło? No. Ciekawe rzeczy. No widzisz, gdyby pani Pochorecka wygrała wybory, to no to byłoby inaczej, nie? Inaczej, tak. No. Więc takie mamy tutaj różne ciekawe smaczki. Ale to ciekawe też przy głosowaniu absolutorium na prezydenta Matyjaszczyka część radnych PiS-u wstrzymała się od głosu. Nie pamiętam dokładnie, którzy to byli, więc tutaj nie chcę teraz sprawdzać błąd. Jednakże kilku się wstrzymało od głosu, jakby taki właśnie takie oczko puszczone do prezydenta Matyjaszczyka. To znaczy, kilku się wstrzymało, tak? Wstrzymało się od głosu. Czyli nie zagłosowali przeciw. Wstrzymało się od głosu. Nie zagłosowali za, tak. Ale. No co przy gruntownej krytyce ze strony PiS-u, no jest jednak zachowanie co najmniej dziwne. No co najmniej dziwne, się, no tak. To się kłóci w tym wypadku z tą linią polityczną, którą ostatnio reprezentowali, no ale to trudno wymagać od polityków Kręgosłupa Pomorolnego przy większości. Oni się walczą, raczej mają inne w tym wypadku wartości, innym hołdują, ale no, takie życie polityczne. No, takie życie polityczne. W ogóle ostatnio tak analizowałem wypowiedzi polityków przed wyborami, co opowiadali. Znaczy generalnie co opowiadają przed wyborami. No i teraz tak, no, na przykład Donald Tusk, no i inni z jego tam zaplecza
czy nawet Kosiniak-Kamysz, czy marszałek Hołownia. No jak przecież są te wypowiedzi w internecie, jak oni kategorycznie byli przeciwko CPK na przykład, nie? Przeciwko tym wielkim projektom, że to są pisowskie, jakieś megalomania, no, prawda? I oni to wszędzie, i u Mazurka to mówili, i no, najmocniej to chyba Hołownia, marszałek Hołownia podkreślał to, bo tam są takie wypowiedzi jego, że on tak emocjonalnie to nawet przedstawiał, że przyszła matka do niego 12-letniego dziecka, że jak będą wysiedlać nas pod to CPK, to ja samobójstwo popełnię. I wiesz, że on nakręcił takie emocje. No, że jak on płakał nad konstytucją, no to wiesz. No to jest człowiek niepoważny, wiesz. No, no przykro to stwierdzić, ale to jest no, niedojrzały człowiek. No. I niedojrzały na polityka, na taką rangę, którą ma, prawda? No, przecież on kiedyś rekolekcję prowadził tutaj w Częstochowie, w duszpasterstwie no, Emaus. Popatrz, no. No i to wiesz, to się z ludźmi nieraz dzieje. To się no. dzieje, no. No, ale do czego zmierzam? I teraz okazuje się, że są ich wypowiedzi zupełnie już nieaktualne tamte, ponieważ już oni są za CPK. A wiesz dlaczego? Bo się okazuje, że tam chyba 3 sondaże były robione od ostatnich wyborów. I się okazuje, że prawie 70% polskiego społeczeństwa chce wielkich projektów. No, a to jest tak jak, CPK. To tak jak u tego, u Orwella, że właśnie jest zmiana narracji i tak było zawsze. My zawsze byliśmy za CPK, my zawsze byliśmy za tym, to, a potem się odwróci i będziemy my zawsze byliśmy przeciw. To, Biedroń wyszedł, wiesz, powiedział, że my zawsze byliśmy za CPK, wiesz. No. A Lewica jeszcze dalej ma na swojej stronie stop CPK. A również na ostatniej sesji Rady Miasta miała miejsce, tak powiem, zuchwały atak radnej Iżyńskiej z Lewicy, wiceprzewodniczącej Rady Miasta, na prezydenta Matyjaszczyka. Co ty a chodziło o promenadę i o zrujnowaną fontannę. To się, coś się porobiło no, w tym mieście. Popatrz, szok no. i niedowierzanie po prostu, bo fontanna, no właściwie jest to dziura w ziemi de facto, wybetonowana i popękana. Kiedyś była fontanna, no jest tam syf, jest brud, są ruiny. Trzeba to ogarnąć, żeby tam ludzie mogli przy szumie wody wypoczywać, a nie tam, no więc... Przyszedł mi teraz taki no, taka myśl śmieszna, że no, wszystko się na świecie odwraca do góry nogami. I patrz, zawsze pani Pochorecka była tak, wiesz, nastawiona na Radzie, zawsze było jej dużo, jeśli chodzi o... No teraz taka szara myszka tam... A teraz stała się podwładną wiceprezydenta. A pani Iżyńska teraz. No co? Może zastąpi. I może z jej strony teraz będą takie mocniejsze uderzenia. Oczywiście. Swoją drogą powiem ci, że pani Iżyńska no, ma potencjał do tego. No zresztą, no, patrząc, to jest ostatnia kadencja prezydenta Matyjaszczyka, bo już kolejnej już wziąć nie może ze względów prawnych. No więc. O, może tutaj włączymy to, zmienimy przejście, bo jesteśmy na tym. Nie, nowym odcinku, proszę. Tutaj co? Tak, tu nam się troszeczkę jeszcze... O właśnie, no. właśnie. No to właśnie tutaj to dojeżdżamy sobie... Podziwiajcie, my będziemy tu opowiadać. Do tej Bugajskiej. No, biorąc pod uwagę, że już prezydent Matyjaszczyk nie będzie prezydentem kolejnej kadencji, to zaraz może stać się bardzo wdzięcznym obiektem, żeby właśnie na nim nabijać kapitał polityczny przez ataki na niego. No, więc może jest to jakiś właśnie sposób, żeby uzyskać większe poparcie w kolejnych wyborach za 5 lat, jeśli doczekamy, bo to nikt nie wiadomo, co będzie, prawda? No, a tutaj, no, całkiem tutaj to robi wrażenie, to było tak ciasto, niebezpiecznie, te wszystkie tutaj... Te no, coś. Drogę mamy ładną. Ktoś tutaj ogarnęli całą. No, po prawej stronie mamy rowerową drogę. Rowerowa ścieżka. Nasze miasto odwiedził m.in. Adam Michnik, Tomasz Lis, Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości, Jerzy Buzek i jedna pani posłanka z Koalicji Obywatelskiej, czy kandydatka do Europarlamentu, której niestety imienia i nazwiska nie pamiętam. Ale ona tam była raczej taką postacią chyba najmniej na doczepkę interesującą. No i to było też takie no, generalnie skupienie tu właśnie na krytyce PiS-u. Takie po prostu no które kółeczko też właśnie wzajemnej adoracji w tym wypadku, nie? I to... No to proszę Państwa, to wszystko na dzisiaj. Żegnamy się z Państwem. My teraz jedziemy w kierunku Olsztyna. Na jakieś pyszne lody pójdziemy.
A może. No, napijemy się kawki. No i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym programu Lokal 42200. Do zobaczenia.